Siemanko a z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z egzotycznej przebudowy. Tym razem znajdujemy się w Argentynie i przebudujemy zespół Independiente. W sezonie 2018 na 2019 w lidze zajęli siódme miejsce, nie była to wtedy czołowa ekipa. I właśnie z tego powodu chcę ją przebudować, gdyż biorą udział w bardzo ciekawych rozgrywkach, które nazywają się Copa Sudamericana. Jest to powiedzmy taki przekładając co na europejski grunt odpowiednik Ligi Europy, bo oczywiście te najlepsze drużyny z danych lig grają w rozgrywkach Copa Libertadores. Jeśli chodzi o samą ligę argentyńską, to nie ma tutaj jakiegoś skomplikowanego systemu rozgrywek. 23 kolejki, jeden mecz z każdą drużyną i w ten sposób poznamy mistrza. Jeśli chodzi o nasz zespół, to mamy w miarę obiecujący, ale wymaga on kilku wzmocnień i planuje pozyskiwać praktycznie tylko argentyńczyków. Żeby ten skład był taki w miarę interesujący. Do wydania mamy 12 milionów. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to jest całkiem niezły, szczególnie w linii obrony. Bramkarz ewidentnie do wymiany. Kilka wzmocnień i myślę, że ten skład może walczyć o najwyższe cele w Argentynie. Naszym pierwszym rywalem w Copa Sud Americana będzie Fortaleza, czyli drużyna z Brazylii. Więc od razu mamy wyzwanie. A tutaj widzicie pozostałe pary po tej łatce z Copa Libertadores. Te rozgrywki naprawdę prezentują się w sposób imponujący. Tutaj wytypowałem kilku ciekawych bramkarzy i ostatecznie trafia do naszego składu Ezekiel Unsign za 6,5 miliona. Teraz czas pozyskać lewego obrońcę, a mój wybór padł na Claudio Bravo, za którego zapłaciłem 5 milionów 300 tysięcy. Dobra cena jak za tego piłkarza. Tutaj widzicie turniej przedsezonowy wygrana faza grupowa. W półfinale pokonujemy Palestino, by w finale. O Higgins, ograć 3 do 1, dzięki czemu nasz budżet trochę wzrośnie i mamy do wydania 5 milionów. Dodatkowo sprzedałem Martina kampanię za 7 milionów do Celty i stać mnie teraz na środkowego pomocnika. Wytypowałem dwóch i ostatecznie pozyskałem. Marcelino Moreno za 11 milionów 500 tysięcy sporo nas kosztował, ale miejmy nadzieję, że była to dobra inwestycja. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Naszym rywalem jest Defensa. Jak nam pójdzie z tą drużyną na wyjeździe? Zwyciężamy 3 do 1. Dobrze zaczynamy ten sezon, obyśmy tylko wygrywali. Tak wyglądało nasze letnie okienko transferowe. Myślę, że zdecydowanie na plus wzmocniliśmy nasz podstawowy skład. Tutaj sprzedałem Leandro Fernandeza, naszego rezerwowego napastnika, za 7 milionów, więc w zimowym oknie kogoś pozyskamy. Barboza tutaj niestety doznał kontuzji na dwa tygodnie, czwarte miejsce. Po 10 kolejkach do lidera strata aż 9 punktów, bo ekipa River Play jest na samym szczycie na razie bez porażki, no bo niestety River i Boka nie mają tutaj licencji, więc ta drużyna trzecia w tabeli to była Boka, a ta pierwsza to była ekipa River. Tutaj widzicie 24 drużyny, całkiem sporo, a nasz podstawowy skład z tygodnia na tydzień wygląda coraz to lepiej, bo staram się rozwijać poszczególnych piłkarzy. Tutaj kolejna kontuzja niestety, Dominguez wypada na aż 8 tygodni. Tutaj kilku ciekawych napastników, no i postaram się tego najbardziej obiecującego pozyskać, czyli na Ela Bastosa za 8 milionów, a dodatkowo kaprofa podpisałem i za pół roku dołączy za darmo do naszego zespołu. Tutaj sprzedałem naszego kapitana, był wart 8 milionów, dostałem za niego 18 milionów, takich ofert się nie odrzuca. I jeszcze sprzedałem Pablo Hernandeza, domagał się transferu i nie chciałem, żeby psuł mi ocenę menadżera. No i czas pozyskać jakiegoś ciekawego argentyńskiego napastnika z Europy. Mój wybór padł na Honatana Cajeriego za 15 milionów. Takie nasze zimowe okno myślę, że i tak mimo wszystko jest na plus. Po 20 kolejkach zajmujemy czwarte miejsce w ligowej tabeli, czyli bez zmian postaramy się jeszcze powalczyć o podium, bo mamy na nie realne szanse, jeśli ostatnie 3 kolejki zagramy na odpowiednim poziomie. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no to mówię rozwijam poszczególnych piłkarzy i z tygodnia na tydzień wygląda to naprawdę coraz to lepiej, szczególnie jeśli chodzi o linię obrony. Ostatnia kolejka z Cordobą, zwycięstwo 3 do 1 dwie bramki Kaiego i daj nam to trzecie miejsce. Pierwszy River, drugi Racing Club, a trzecie Independiente, na czwartym miejscu Boka. Potem piąte miejsce San Lorenzo. Zobaczmy, kto był na samym dnie. Ile zdobył punktów? 24. drużyną była ekipa Central Cordoba. 4 punkty. Dramat. Lisandro Lopez najlepszym strzelcem. 21 bramek w 23 meczach. Borre i De La Cruz najwięcej asyst. Po 9. No i Armani najwięcej czystych kąt. Nasz Unsign. na drugim miejscu. Niewiele mu zabrakło. No i co? Czas zaczynać to Copa Sudamericana. Sud Zobaczymy jak nam pójdzie z Fortalezą. Tutaj możecie sobie zobaczyć pozostałe pary. Będzie sporo spotkań. Ale jak się nasze zakończy, pierwsze 4 do 1 zwycięstwo na własnym stadionie bardzo pewny triumf. W meczu rewanżowym 3 do 1, 7 do 1 w meczu, ależ nam wyszyły te mecze w pierwszej rundzie pewny awans. No i powiedzmy sobie szczerze: jeśli tak gramy, to musimy być jednym z faworytów do zwycięstwa w tych rozgrywkach. Trafiamy na El Nacional z Ekwadoru, czyli rywal spokojnie w naszym zasięgu. Możemy go ograć. Wygrywamy na wyjeździe 3 do 0. A przed własną publicznością 1 do 0, 4 do 0 w dwu meczu, to mi się naprawdę podoba. Tutaj widzimy nasz wynik, no i również pozostałych zespołów, i w jednej ósmej finału, któż na nas czeka? Przekonajmy się. Vasco da Gama, czyli drużyna z Brazylii, nie będzie łatwo, ale damy z siebie wszystko, by ich wyeliminować. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład pod koniec sezonu, bo żeby dokończyć rozgrywki, Copa Sud Amerykana. Musimy rozpocząć nowy sezon, więc tutaj na koniec tego pierwszego sezonu pokazuję Wam, jak to wszystko wygląda. Kilku piłkarzy dostało powołania do reprezentacji narodowych. Popatrzmy na poszczególne statystyki: jeszcze najwięcej występów Blanco, Roa i Bastos. Jeśli chodzi o bramki, kto był najlepszym strzelcem? Dominguez, drugie miejsce Bastosa, a trzeci Blanco. Jeszcze zobaczymy sobie oczywiście asysty. Tutaj króluje Roa, drugi jest Bastos, a trzeci Dominguez chociaż Roa może mieć w drugim sezonie problemy z grą w naszym zespole. Tutaj oczywiście zarząd jest z nas zadowolony, no i to mi się bardzo podoba. Na początek drugiego sezonu tak się prezentuje nasz podstawowy skład. Kilku piłkarzy wróciło z wypożyczeń, plus Kaprow przeszedł do naszego klubu na zasadzie wolnego transferu, więc mamy już zdecydowanie szerszą kadrę i taką możemy walczyć o wszystko. I to mi się podoba. Mamy do wydania 17 milionów i planuję jakieś tam jedno wzmocnienie, bo zdecydowanie przyda nam się jego wytypowałem, bardzo obiecujący piłkarz i kupiłem go za 10 milionów 600 tysięcy. Dobra cena jak za utalentowanego 20-letniego Argentyńczyka. Na turnie przedsezonowy nie poszedł nam najlepiej, odpadliśmy w półfinale i Vancouver Whitecaps y ostatecznie wygrywają. Polska w Mistrzostwach Europy wygrała swoją grupę grając m.in. z Anglią. W ćwierćfinale ograła Portugalię, zemsta za karny Błaszczykowskiego, ale w półfinale już ograła nas Hiszpania. I w finale Hiszpanie pokonali Francuzów i są mistrzami Europy. A mistrzami Ameryki Południowej została Argentyna. Co za sukces! Wreszcie Messi ma złoto w swojej reprezentacji: trzecie miejsce Urugwaju, drugie Brazylii. Waska ograne w pierwszym meczu: 3 do 1. Jeszcze mamy rewanż, 4 do 0. Przejechaliśmy się po Brazylijczykach. A i leżą nam te brazylijskie ekipy. Oby trafiały się jak najczęściej. To mi się naprawdę podoba. Jeśli chodzi o ćwierćfinał, defensa, czyli tutaj mamy wewnątrz argentyński pojedynek. Pierwszy mecz wygrany, 3 do 0. My tutaj się po prostu bawimy, przerastamy te rozgrywki. Rewansz 1 do 0 dla nas. No i witamy w półfinale. Atletico Mineiro, Atletico Lanús, czy może Fluminense. Trafiamy na Atletico Mineiro, wymagający rywal, ale musimy sobie poradzić. Urzi to nasz jedyny transfer w letnim oknie. i Jestem z niego bardzo zadowolony. Pierwszy mecz na remis Atletico Mineiro i kontuzja naszego zawodnika wypada na aż 4 miesiące. To jest jakiś piłkarski dramat, ale odgrywamy się w rewanżu, wygrywamy 3 do 1 i pomściliśmy naszego zawodnika. I Fluminense czeka na nas w wielkim finale, który odbędzie się 7 listopada 2020 roku. Postanowiłem, że zagram sobie też drugi sezon w lidze argentyńskiej, no bo i tak po rozegraniu tego finału jeszcze mi zostanie tam tylko kilka kolejek do przesymulowania, więc myślę, że warto na razie trzy drużyny mają komplet punktów i naprawdę nie jest łatwo. Zajmujemy drugie miejsce. No i z liderem przegrywamy tylko bilansem ramkowym. Jeden z naszych piłkarzy jest poważnie kontuzjowany. No ale i tak podstawowy skład wygląda dobrze. W lidze remisujemy z River 2 do 2. To jest dobry rezultat. I pokonujemy Fluminense w finale 1 do 0. z naszym bohaterem. I zdobywamy Copa Sud Americana. To mi się podoba. Mamy to trofeum. Triumfujemy. Morinios został królem strzelców gracz Fluminense, oczywiście wymyślony. Cardozo tutaj najwięcej asyst z defensy. No i Unsigny najlepszym bramkarzem. Siedem czystych kąt w 11 spotkaniach. Flamengo wygrywa. Coppa Libertadores pokonując gremio w wielkim finale. Zimowe okno transferowe bez jakichkolwiek ruchów. Dokończmy ten drugi sezon w lidze argentyńskiej. Jeszcze kontuzja naszego stopera Barbozy wypada na dwa miesiące, czyli do końca sezonu jesteśmy liderem. 3 punkty przewagi na Driver to jest naprawdę niewiele. Trzy kolejki do końca. Tutaj jeszcze wszystko może się zdarzyć. Musimy jeszcze rozegrać spotkanie z Racing Club, więc naprawdę łatwo nie będzie. Musimy dać z siebie wszystko, by zdobyć jak najwięcej punktów w, w tych trzech kolejkach i cieszyć się ze zdobycia tytułu. Tak wygląda nasz podstawowy skład. Myślę, że jest to kozacki skład, mimo kontuzji naszego podstawowego stopera, ale musimy bez niego dać sobie radę. Wygrywamy z racingiem 1 do 0. Capro zdobył bramkę, brawa dla niego. Ostatni mecz z Godoy Cruz wygrany 1 do 0 po bramce Bastosa. Jesteśmy mistrzami Argentyny. 7 punktów przewagi na driver. Sfraje żyli w tych ostatnich kolejkach niemiłosiernie, praktycznie poddali się bez walki. Ale mnie to nie interesuje. Najważniejsze, że my zwyciężyliśmy i jesteśmy mistrzami Argentyny. No w sumie nie było to wielkie wyzwanie, bo w drugim sezonie wszystko jest już dużo prostsze. Największe wyzwanie to pierwszy sezon w przebudowie. Bory najlepszym strzelcem, 19 bramek. Kto miał najwięcej asyst? Blanko z naszego zespołu 12 w 23 meczach, a najwięcej czystych kąt Unsign 16 w 23 spotkaniach. I to jest prawdziwy król naszej bramki. Tak, na sam koniec tej przebudowy prezentuje się nasz podstawowy skład. Tutaj, jeszcze za tego, silwę mógłbym oczywiście wstawić tego naszego kontuzjowanego środkowego obrońcę. No i może zróbmy to na sam koniec, żeby ten skład już wyglądał optymalnie. Barboza wskakuje. No i fajnie to wygląda. Najmniejszy overall w podstawowym składzie 79, i takim składem można podbijać południowoamerykańskie wojska. Jeszcze statystyki poszczególnych graczy Unsign. Bastos, Cajeri i Blanco 27 występów najwięcej. Kto królował jeśli chodzi o strzelców, Bastos, a drugi Cajeri wraz z Blanco i jeszcze asysty. Pierwszy Blanco, drugi Urzi, a trzeci Bastos. No i w tym momencie kończymy tą przebudowę. Myślę, że była naprawdę udana. W lidze argentyńskiej w pierwszym sezonie zajęliśmy czwarte miejsce, a w drugim sezonie poprawiliśmy nasz wynik, zdobywając pierwszą lokatę 21 zwycięstw, dwa remisy. Wygraliśmy rozgrywki Copa Sud Americana. no i jestem z tego bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o rozgrywki Copa Libertadores, to tak jak mówiłem, zaprezentuję wam je w egzotycznej przebudowie z ligi brazylijskiej lub kolumbijskiej. Jeszcze zobaczę, którą zrobię w jakiejś tam bliższej przyszłości, a za dwa tygodnie w egzotycznej przebudowie przeniesiemy się do Azji i przebudujemy klub w jednej z lig, w której jeszcze tego nie robiliśmy. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!